Czy kolęda w dobie epidemii koronawirusa powinna zostać odwołana? Chodzące od domu do domu księża każdego dnia mają bliski kontakt z dziesiątkami, a nawet setkami osób. O zarażenie zatem nie trudno. Kolęda co prawda ma miejsce dopiero po świętach Bożego Narodzenia, ale w opinii publicznej już coraz głośniej dyskutuje się na ten temat. Wielu Polaków twierdzi bowiem, że z uwagi na panującego koronawirusa i w obawie przed rozprzestrzenianiem, księża powinni w tym roku zrezygnować z wizyt duszpasterskich. Chociaż do samych świąt zostały ponad dwa miesiące, raczej nic nie wskazuje na to, by do tego czasu sytuacja epidemiologiczna miała uspokoić się na tyle, by mieszkańcy mogli odetchnąć z ulgą. W ciągu ostatniego tygodnia dobowe liczby nowych przypadków wynosiły kilka tysięcy. Dwa. Trzy. Czy w świetle tak niepokojącego rozwoju epidemii duchowni powinni w tym roku wstrzymać się z chodzeniem po domach?